szczury po trzasku! Cofaj się, cofaj! No chodź już! Ruchy, ruchy! Już? Pięknie. Szybciej! Wtedy gość mówi, no i mojego połaskocz, bo go w życiu nie dogonię. Zdrówko. Za robotę, zdrowie. Tak. Nie dołączysz do nas, Kochasiu? Jasne, jasne. Mapa jasno dowodzi, że Drake nie obijał się przez pół roku we wschodnich Indiach. Od razu popłynął do Arabii. Tak. Ale tu się robi ciekawie. Widzicie znaczek? To podpis Johna Dee. A kto to John Dee? John Dee. Jeden z najbliższych doradców królowej Elżbiety. Każdy to wie. Tak, tak. Genialny matematyk i nawigator, który znacznie wyprzedził epokę. To pewnie on go wymyślił. Pasjonował się okultyzmem. Do dzisiaj przechodzą mnie dreszcze. Swoje listy do królowej sygnował tym symbolem, czyli był jej oczami. Oryginalny agent 007. Patrzcie, 007. To nie ma nic do rzeczy. Czyli to John Dee wysłał Drake'a do Arabii. Dee i Elżbieta. Na to wygląda. I Walsingham. Świetnie, ale po co? No, oto pytanie za milion dolarów, co nie? I tu do gry wchodzi Lawrence. Otóż zanim stał się Lawrencem z Arabii... Świetny film. Był archeologiem. Już jako dzieciak pasjonował się historią, zwłaszcza rycerzami i krucjatami. Był wszędzie, opisał każdy kamień na szlaku krucjat. Tu jest wszystko. Dobra, pogubiłem się w tym. Ale co to może mieć wspólnego z Drake'em? Zmierzam do tego. Po wojnie Lawrence powiedział, że jeśli kiedykolwiek wróci do Arabii, to wyłącznie w poszukiwaniu Atlantydy pustyni. Ta legenda pojawia się co chwila pod inną nazwą. A to Ubar, a to Iram Filarów, a to miasto z Mosiądzu. Historia zawsze jest ta sama. O, miasto pełne skarbów, zniszczone przez Boga zapychę, pochłonięte na zawsze przez piaski pustyni Ar-Rapalhali. Jest tutaj. Podoba mi się. Miasto pełne skarbów. I pewnie po to Elżbieta i Dee wysłali Drake'a. No właśnie. I co ważniejsze, to tego szuka Marlowe. A więc chwila, zaraz. Jeśli Drake miał misję od samej królowej, to w takim razie po co te sekrety? Zadał sobie mnóstwo trudu, żeby ukryć swoje znalezisko. Nawet przed Elżbietą. Nie wiem. Przepraszam, nie dosłyszałem? Momencik. Jeśli pamiętasz, kiedy ostatnim razem szukaliśmy zaginionego miasta, zrobiło się dość nieciekawie. Ale tym razem to my mamy przewagę. Popatrzcie, Drake miał tylko połowę wskazówek, a Lawrence też tylko połowę. My mamy całość, a Marlowe nie ma nic. Tylko jeden problem. Pustynia Al-Hali, 600 mil długości. Nawet Beduini ją mijają. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie jest miasto, a nie wiemy, zginiemy, zanim je znajdziemy. Chwila, zaraz. Widzicie te symbole? Tak. To chyba pismo chimiaryckie. To pismo chimiaryckie. Właśnie. Otóż 1000 lat temu krzyżowcy też szukali tego miasta. Ze wszystkich miejsc opisanych przez Lawrence'a, tylko 2 zdobią te symbole. Jedno jest w Syrii, a drugie we Francji. O! Nie, wy jedziecie do Syrii, a my do Francji. Poszukamy śladów i znajdziemy zaginione miasto Lawrence'a. Jestem pewien. I co wtedy? Jak przemierzymy 600-milowy pas nieprzebytej pustyni? Jeśli jest na środku, to technicznie rzecz biorąc zostaje nam 300 mil. Nie wiem, no coś się wymyśli. Koń ma większy łeb, niech się martwi. Właśnie. Co wy na to? A co tam? Jedziemy. O Boże, jak wytrzymałeś ten smród? No, można przywyknąć. Co to niby jest? Przestań. Resztę trasy idziemy pieszo. No co? Tylko ty potrafisz w środku Francji wynaleźć dżunglę. No, na pewno idziemy w dobrą stronę. Do szato tędy.
Już niedaleko. Chodź. Jasne. Niedaleko? Znam te twoje niedaleko. 30 kilometrów może być. Jak wtedy w Peru, gdy zgubiliśmy się przez ciebie? Naprawdę chcesz mi wypominać Peru? Chyba już się za to nie gniewasz. Sali miałem 15 lat. Powinienem był się domyślić, że w ciągu roku trafię do Paki. Nie musiałem ci w tym pomagać, sam świetnie sobie radziłeś. Poza tym wyciągnąłem cię, co nie? Zawsze cię wyciągałem. Zawsze mnie wyciągałeś, tak, to prawda, Sally. Nigdy mnie nie puściłeś w potrzebie. Żyję? Nic mi nie jest? Dobra, tędy. Tam jest, jak w notatkach Lawrence'a. Miej więcej wiary we mnie, Sally. Oczywiście nie pamiętam, żeby na mapie był Jar. Pewnie pojawił się tu niedawno. Dobra, chodź, znajdziemy inną drogę. Dobra. Co tu jeszcze jest? Tu jest jeszcze to. To fletnia pana? Coś tu jest. Nie, tu nic nie ma. Tylko promienie słoneczne. No Sally, suń się, kurde. Dobra, czyli tędy w sumie trzeba iść, ale tam coś widzę ciekawego. Tak jest. Bransoletka jakaś znowu, albo pierścionek to jest. Wygląda jakaś bransoletka albo coś. Dobra. Tędy. Patrz pod nogi. No nie wiem, młody. Na pewno jesteśmy w dobrym miejscu? Zamek Krzyżowca powinien być starszy. Ten mi wygląda raczej na renesansowy. Zaglądałeś ostatnio do moich książek, co Sally? Lawrence pisał, że pierwotnie zamek wzniesiono w XI wieku. Resztę dobudowano później. Wygląda niewyraźnie. Masz, Sally, twój pierwszy wóz. Auburn z 1927. Nieźle. Ta? A co to, panie czarodzieju? Ozdoba. W złym guście. Rycerz pan na zamku, Lord Godfrey, wrócił z krucjaty w XII wieku. Według Lawrence'a ze starego zamku pozostała tylko kwadratowa twierdza i ogrody. Jeśli Godfrey przywiózł z Arabii jakieś tajemnice, to znajdziemy je właśnie tam. To się jeszcze okaże. Spróbuj przez te drzwi! Nic z tego? No nie, nie przejdziemy. Pewnie przejdę przez tę dziurę. Na pewno. Niech zgadnę, ty w tym czasie sobie zapalisz. Właśnie. Tylko nie puść tej budy z dymem. No, nie palimy. Dobra. No to na rurę, Drake. A co powiesz na okno nad tobą? Nie chcę się pokaleczyć. W porządku, dobra robota, młody. Zaraz wracam. Będę tęsknił. Dobra, co tu jest ciekawego jeszcze? Cholera. Ale bolało.
odsuń się! Przestrzelę zamek! Upewnij się, że przestrzelisz tylko to! Powiedziałem zamek! Wszystko dobrze? Okej. Musimy się przedostać z szato do ogrodu. To tam jest stara twierdza. Szato do ogrodu. Otworzę, przeszkadza mi ta cholerna belka. Trzeba ją podważyć. Dasz radę tam wejść? Spróbuję. O kurde. Jak ja mam tam się wspiąć? Tu nie. Pomóż mi to podnieść. A, okej. Okay. No to teraz wejdę. Uważaj tam na siebie. Wszystko przegniło. Spoko, dam radę, dziadku. Te żyrandole są chyba na jakimś bloczku ze sznurem. Ta, chyba tak ściągają je na dół do czyszczenia. Szlak. Hej, patrz, tam jest jakiś mechanizm. Tu nic nie ma. Muszę się jakoś przedostać. Mam pomysł. Jest super! Naprawdę? Dobra, tu nic więcej nie ma, dobra? Chyba ci odbiło. Uważaj, to się chyba nie trzyma sufitu za mocno. Dobra, idziemy. Dobra. Mam. Proszę. Jestem. Pytanie tylko, w czym? Czy to maszyna do popcornu? Ciekawe. Okej, zobaczmy, czy uda nam się wejść do wieży. Tu. Tu nic nie ma, tu się nic nie świeci też. Okej. Wydaje się, że tu jest czysto też. Nie ma żadnych skarbusiów pochowanych. Przez okno, bo jest otwarte. Do ogrodu. Hey, Nate. Prostokątna wieża. Wygląda na starą. Ta. Pasuje do opisu z notatnika Lawrence'a. To musi być to. Ładnie. Dzięki. Proszę bardzo. Właśnie o takie świecidełko mi chodziło. Moneta. Tu raczej nic nie będzie. Tu jest wszystko przegniłe. Nie ma nic. Okej.
Chyba uda się przejść tędy. Tak. Chodź. Dzięki. Proszę bardzo. Hej, Nate. Czy to nie jest ten sam symbol zwierzy? Tak. To musi coś znaczyć, nie? Może to tajne przejście? W kominku? Zbyt oczywiste, nie sądzisz? Tak, to zbyt proste. No, ale może jednak. Przyjrzyj się tym zbrojom. Czekaj, Lawrence o tym wspominał. Mam. Patrz, uważaj. Czterech rycerzy. Z toporem, tarczą, mieczem i korbaczem. Tak jak ci tutaj. Okej. Ten z tarczą i toporem, gdzie to jest tarcz? Może obróćmy każdego rycerza tak, żeby patrzył w dobrą stronę. No tak, ale jak je ustawić? Proszę. Easy. Tajne przejście. IQ 200. Tyle czoło, Sally. Okej. Ja pcham, ty ciągniesz. Na trzy, gotowy? Chwila. Raz, dwa, ciągnij, czy raz, dwa, trzy, ciągnij? Po prostu ciągnij. Mam. Nate? Nic ci nie jest? Będę żył. A to są te pajączki. Nie mam rady tam wleść. Muszę iść tędy. Jasne. Tylko uważaj na siebie. No, ja sobie tutaj spalę chatę i tak dalej, nie? Easy. Mam nadzieję, że jest tu druga strona. Też mam taką nadzieję, ale wrócimy tu po przerwie. Zaraz jestem.